Zrobimy sobie szal takim wzorem, fałszywym angielskim ściągaczem. To jest bardzo przyjemny wzór, bardzo elastyczny. Sprawia wrażenie dość grubego i to powoduje, że taki szalik jest bardzo ciepły. Bardzo przyjemny, można robić go nawet z cienkiej włóczki, a on będzie bardzo ciepły. Zapraszam. Narzucamy sobie na druty 70 oczek i przerabiamy wzór. Ja tutaj narzuciłam na druty z żyłką, ale będę robić w tej z powrotem. I teraz przerabiamy normalnie wzór. Zdejmujemy pierwsze oczko. To jest oczko brzegowe. I potem robimy 3 prawe. 1 lewe. 3 oczka prawe. 1 lewe. 3 oczka prawe. 1 lewe. I tak robimy sobie do końca rzędu. Po przerobieniu pierwszego rzędu odwracamy robótkę i robimy dalej drugi rząd, tak jak jest w opisie. Pierwsze oczko brzegowe ściągamy, a potem robimy 2 prawe, 1 lewy, 1 prawe. 2 prawe, 1 lewy, 1 prawe. 2 prawe oczka, 1 lewe, 1 prawe. 2 prawe oczka, 1 lewe, 1 prawe. 2 prawe, 1 lewe i 1 prawe. I tak powtarzamy do końca rzędu. Teraz jesteśmy na końcu rzędu drugiego. Odwracamy i ponownie przerabiamy tak, jak jest napisane w opisie ściegu. Pierwsze oczko ściągamy, potem robimy 3 prawe i 1 lewe. 3 prawe i 1 lewe, 3 prawe i 1 lewe i tak dalej. Jesteśmy na końcu rzędu trzeciego, który przerabialiśmy tak jak rząd drugi. Odwracamy robótkę i zaczynamy rząd czwarty. I rząd czwarty przerabiamy tak, w taki sposób jak rząd drugi. Zdejmujemy pierwsze oczko brzegowe i potem mamy 2 prawe oczka, 1 lewe, 1 prawe. Zaczynamy 2 prawymi, 1 lewe, 1 prawe. 2 prawe, 1 lewe, 1 prawe. 2 prawe, 1 lewe, 1 prawe. I kontynuujemy w ten sposób do końca rzędu. I jak dojedziemy do końca rzędu, to zaczynamy kolejny rząd, który będzie wyrabiany tak jak rząd 1. Potem będzie rząd 2. I potem znowu rząd 1. I potem znowu rząd 2. Powtarzamy sobie te 2 rzędy tak długo, aż osiągniemy taką długość szalika, jaką po prostu chcemy. Tutaj mamy zrobiony już kawałek i widzimy, że zaczyna nam wychodzić taki wzór jak trzeba. Widać wyraźnie,
że jest to elastyczny ściągaczowy wzór zarówno po tej, jak i po drugiej stronie. Bardzo ładnie. I po prostu teraz kontynuujemy tylko przerabianie tych dwóch rzędów dalej, aż osiągniemy taką długość, jaką chcemy. Albo tyle, ile wystarczy nam włóczki. I teraz, jak już zrobiliśmy kilka metrów tego naszego szalika, to po prostu trzeba go zakończyć. Ja mam tutaj 1,80 m. Ja stwierdzam, że on wystarczy. I bierzemy sobie teraz i zakańczamy. I jak zakańczamy? Ja pokazuję, jak zakańczamy w moim kursie podstawowym. Zawsze można do tego kursu się zgłosić, jest link pod spodem. Ale robimy sobie w ten sposób, że tutaj sobie to oczko przekładamy w ten sposób, żeby nitka była z tyłu, bo będziemy zakańczać prawymi oczkami. Przerabiamy dwa oczka razem na prawo. Potem to oczko, które powstaje z tych oczek, kładziemy z powrotem na drut. Przerabiamy dwa oczka razem. Kładziemy z powrotem na drut. Przerabiamy dwa oczka razem. Kładziemy z powrotem na drut. Przerabiamy dwa oczka razem. Kładziemy z powrotem na drut. Przerabiamy dwa oczka razem. Kładziemy z powrotem na drut, przerabiamy dwa oczka razem, kładziemy na drut, przerabiamy dwa oczka razem i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób po prostu zakańczamy nasz szal do samego końca rzędu.